Psychologia kolorów, część druga. Czerń często utożsamiany z elegancją, tajemniczością i powagą. Może być jednak zbyt przytłaczający, jeśli jest używany nadmiernie. Brąz jest barwą związaną z ziemią i ciepłem, kojarzony solidnością, tradycją i bezpieczeństwem. W zależności od odcienia, może wprowadzać do przestrzeni nutę elegancji i spokoju. Szary jest kolorem neutralnym, często kojarzonym z powagą, elegancją i profesjonalizmem. Wywołuje wrażenie stabilności i zdecydowania. Jednak nadmierny użytek może sprawić, że otoczenie stanie się monotematyczne i przygnębiające. Turkusowy jest często kojarzony z wodą i egzotycznymi miejscami, co wpływa na uczucie harmonii i relaksu. Wprowadza świeżość i spokój do wnętrza. Złoty. Złoto jest symbolem bogactwa, luksusu i władzy. Jest często używane w projektach o wysokim standardzie jako symbol prestiżu. Wzbudza ciepło, dostatek i podnosi nastrój, dodając pozytywnej energii. Srebrny. Srebro jest kojarzone z nowoczesnością, futurystycznym podejściem i technologią. Symbolizuje elegancję i prestiż. Daje uczucie większej przestrzeni i lekkości, a jednocześnie podkreśla nowoczesność. Beż. Beżowy jest kolorem spokoju, stabilności i wyważenia. Często stosowany w projektach wnętrz, których ważna jest ciepła atmosfera. Granatowy to kolor elegancji, mądrości i pewności siebie. Jest utożsamiany z głębokim umysłem i profesjonalizmem. Używany w kontekstach biznesowych. Koralowy kojarzony z ciepłem, przyjaźnią i energią. Może wprowadzać uczucie optymizmu i radości. Burgund. Burgund to głęboki odcień czerwonego, utożsamiany z elegancją i bogactwem. Wywołuje uczucie wyrafinowania, siły i zdecydowania. Jasno-niebieski kojarzony z lekkością, spokojem i przyjemnością. Stosowany w projektach, które mają wprowadzać uczucie relaksu i harmonii.